Cześć leśni ludzie, tu Busztraf, dzień doberek. Dzisiaj chciałem wam przedstawić mój multitool od Bera Grillsa, od Gerbera. No i zaprezentuję wam dokładnie od samego futerału po cały multitool, jak wygląda oraz jak się sprawuje. Podaję trochę bliżej do kamery. I teraz tak. Oto sam pokrowiec, tak się prezentuje. Tył na pasek poziomy, na szlufkę od paska oraz na paski pionowe. Również jest mocowanie. Także bardzo przydatne. Otwieramy. Sam multitool. Zaraz go pokażę. Zaraz do niego przejdziemy. W samym futerale jeszcze jest tutaj mała kieszonka, w której mamy... No, rękawiczki mi się może raczej nie przydadzą do tego. Instrukcje od Bera Grillsa, wskazówki jak przetrwać, jak zrobić ogień, jak uzyskać wodę, jak nawigować, jak zrobić shelter, w sensie szałas. Jakaś linijka do tego, tak wygląda w miarę cała mapka z rysunkami. Bardzo przydatne wskazówki. Rozmawiałem z wieloma ludźmi na ten temat, stwierdzili, że są sporo rzeczy, sporo, może nie sporo, ale są zawsze jakieś wskazówki dla kogoś, kto o czymś nie wiedział, także naprawdę warto to mieć ze sobą. Oczywiście w tej kieszonce można schować jakiś haczyk, żyłkę, cokolwiek, żeby było to jeszcze bardziej pomocne w bushcrafcie, w naszych wędrówkach. A oto bohater dzisiejszego odcinka, oto właśnie multitool. Zostości typowy kształt. Z jednej strony jest węższy, z drugiej szerszy, jak widzicie. Każda strona ma blokady. Tutaj jest blokada z jednej i z drugiej strony. Zaraz przedstawię, jak ona funkcjonuje. Oczywiście w całym multitoolu jest jeszcze co, kombinerki. Z przecinakiem na drut. Mogliście widzieć na poprzednim filmie, jak konstruowałem grilla, że działa fantastycznie. Nie było z nim żadnych problemów jeszcze. Przejdziemy teraz do kolejnych rzeczy. Zaczniemy od nożyka. Tu jest akurat piła, nóż mam z drugiej strony. Tak jest. O, pomocnik jest tylko przy nożu. Z tej strony mamy pomocnik wysuwania noża. Nóż sam w sobie, no trochę z czegoś jest, widzę. Nóż sam w sobie jest bardzo ostry. Naprawdę jak żyletka. Z jednej strony ostrzenie, z drugiej strony również jest. Jest naprawdę niesamowicie ostry. Goli rękę bez problemu. No i w tym momencie zablokował mi się, więc nie można go złożyć. Blokada w dół i można go bez problemu złożyć. Kolejne rzeczy. Śrubokręt i mały otwieracz. I również się blokuje. Także również można dać blokadę w dół i spuścić śrubokręt. Kolejny śrubokręt gwiazdka. Również z otwieraczem, trochę większym. Tamty był mini, mikro, a ten jest mini. O, mógłbym tak to ująć. Znowu zablokowany. Także również blokada działa na każde. Na każdą rzecz działa blokada. Tu jest piła. Muszę przyznać, że też jestem z niej zadowolony. Jest naprawdę ostra. Pokażę bliżej do kamery. Ma podwójne ząbkowanie. Także tak to wygląda. Również coś do otwierania. Nie wiem, do czego to może być jeszcze aż taki mały otwieraczek, ale okej. Może to czegoś kiedyś przyda. Jak się przyda, to na pewno nagram. No i druga strona medalu naszego multitoola. Również tylko z jednej strony mamy pomocnik do wyciągnięcia, z drugiej niestety nic. I tutaj jest kolejna piła tego typu. Moim zdaniem ona jest bardziej na warzywa, owoce, coś takiego. Może do strugania drewna na rozpałkę też by się przydało, bo ma te fajne rowki wycięcia, żeby byłoby cieńsze włókna, ale to jeszcze przetestuję, zobaczymy.
Piła również bardzo ostra, naprawdę. Zaraz za piłą mamy otwieracz do puszek oraz resztę otwieraczy. Oczywiście blokada w dół. Kolejna rzecz. Śrubokręt mniejszy, płaski. I kolejny otwieracz. Unbelievable. Tu jest ciekawa rzecz. Tego nie wiedziałem, że coś takiego jest. Też również zablokowany. Blokuje się automatycznie. Taka dziurka na sznurek. Można go sobie powiesić na czymś. Także może widzieć typowo na sznurku po prostu. Jest to zawsze zablokowane, także nie ruszy się w żaden sposób. Nie będzie nam się plątać. No i dobra. I to już mamy zrobione. No ostatnia rzecz to nożyczki. Możemy coś pociąć tutaj? Mam jakieś liścia. No, to nieładnie. No, krzywo ucięło. Nożyczki dobre. Rozkładamy i blokada w dół i chowamy. Tak by wyglądał cały Multitool od Beraglisa. Całość waży około 250 gram. Niecałe, podobno 249,5. Jedna rzecz, jak się chowa do futerału, to jeżeli mamy go przy pasku gdzieś, to może być mały problem, bo te śrubki, co tutaj są, one trochę wystają i blokują się o naszą nieszczęsną kieszonkę, która jest w środku. Także trzeba tak 3 sekundy poświęcić więcej, żeby go schować. No, może 2. Jeżeli ktoś wie, jak go chować, to nie ma z tym problemu praktycznie. Jeżeli kieszonka, jeżeli mapka i wszystko jest w środku głęboko wsadzone, to trochę nam się to wszystko przygniata tutaj i łatwiej jest włożyć, ale czasami jest tak, zdarzało mi się to już mnóstwo razy, że po prostu jest to bardziej otwarte i nie mogę włożyć przez te śrubeczki właśnie, także tak by to wyglądało. Ja jestem zadowolony z ostrości, to jest mój najostrzejszy multitool, jaki do tej pory miałem. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ostry. No i myślę, że polecam, spokojnie mogę polecić. Faktem nie wiem, na co tam tyle tych małych otwieraczy. Ale mi się podoba. Przede wszystkim, że są dwie piły, a nie jedna. Zazwyczaj sobie jest jedna piła w multitoolach. Tutaj mam dwie. Nóż, to co potrzeba, śrubokręty jakieś małe są, jest ok. Także mógłbym spokojnie polecić ten multitool. Chyba, że ktoś potrzebuje czegoś więcej. Jakieś wkręty, niewkręty, torksy i tak dalej. No to ten niestety multitool odpada. Ale do jakichkolwiek rzeczy do działania z drewnem, nawet drobne działania z drewnem, myślę, że ten multitool jak najbardziej nam pomoże. To było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Życzę miłego dnia i udanych wędrówek. Jak zawsze, jeżeli polubiliście, zasubskrybujcie mój kanał lub polubcie. To naprawdę motywuje mnie do dalszego kręcenia filmów o różnej tematyce. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.